Radio Kraków. Radio Strada. 5 minut po 14, jak w każdy piątek, weekendowe wydanie magazynu Radio Strada. Dziś 2 godziny, jak zawsze, do godziny 16. 12 20 03 333, to jest nasz numer telefonu, 4080. To jest nasz numer SMS-owy. Mogą Państwo do nas dzwonić, pisać, jesteśmy też na Facebooku. Razem z nami, jak już Państwo słyszeli przed chwilą w wiadomościach, dyrektor Łukasz Smułka, dyrektor gabinetu ministra infrastruktury. Będziemy rozmawiać dużo dzisiaj o kolei. No a dzień dobry, mówią Państwu Marek Handwerker, Marcin Koczyba. No to zapraszamy. Radio Strada. 10 minut po 14. Dodajmy jeszcze, że program realizuje Wojciech Zawada, bo tego nie powiedzieliśmy na wstępie, i muzyką dzisiaj okrasza nasz program. Jak już wspomnieliśmy, razem z nami dyrektor Łukasz Smułka, dyrektor Biura Ministra Infrastruktury. Panie dyrektorze, dzień dobry. Panom redaktorom, dzień dobry radiosłuchaczom, dzień dobry, myślę, mieszkańcom Małopolski oraz turystom, którzy pewnie odwiedzili Małopolskę na wakacjach. Pan dzisiaj też pociągiem przyjechał, tak? Ja też przyjechałem pociągiem, no tak. Mówiąc o kolei, to dobrze jest sprawdzić, jak to działa. Aczkolwiek ja często podróżuję koleją, nawet służbowo, to wolę jechać koleją niż samolotem, czy nawet samochodem. Jakby samochód to jest w ostateczności, a jednak koleją. I co ważne, pociąg przyjechał punktualnie 13:18 do Krakowa Głównego. Mimo remontów i mimo tego, że jest rzeczywiście sporo miejsc, gdzie pociągi muszą zwolnić. No bo... Zgadza się. Mimo remontów pociąg oczywiście przed Krakowem zatrzymał się, ale bardzo miła obsługa poinformowała, że postój jest uwzględniony w rozkładzie jazdy i pociąg dojedzie punktualnie na dworzec, i tak też się stało. I ta temperatura też nie wpłynęła na to, bo przecież wiemy, jakie są pały, jak to zawsze było tak, że wypaczały się tory to kolejowe. Głównie tramwajowe, ale kolejowe też były takie. Kolejowe również dochodziło do takich przypadków, że wysoka temperatura powodowała uszkodzenie linii, ale również niska temperatura. To wiadomo, to są prawa fizyki. Ja pamiętam z dzieciństwa, jechałem z rodzicami nad morze na wczasy i w nocy przeszła burza i 8 godzin pociąg stał. Takie to były czasy, takie to były tory i takie to były pociągi. Dziś jest zupełnie inaczej. Mówi się o tym, że Polacy wybierają kolej i to nie jest tylko slogan z plakatu, bo rzeczywiście jeżdżąc pociągami, ja też sporo jeżdżę i widzę to, że coraz więcej osób do tych pociągów wsiada, że coraz częściej jest tak, że już na peronie jest taki tłok, że dawno takich rzeczy nie widziałem. Myślę, że tak, że osoby, które dojeżdżają do pracy, czy wybierając podróż wakacyjną, wybierają kolej, dlatego że kolej coraz bardziej staje się bezpieczna, komfortowa i, mówiąc szczerze, też punktualna. Oczywiście kwestia remontów są pewne utrudnienia i o tym też trzeba powiedzieć, że żeby było lepiej, ładniej, to musi być nieco gorzej, ale to podobnie jak remontujemy w domu jedno pomieszczenie, no jest to pewne utrudnienie, ale później już jest lepiej. I na kolei tak też się dzieje. Jest taka duża ofensywa kolejowa w naszym kraju. Zresztą widać tak naprawdę, co się dzieje w województwie małopolskim, bo mówiąc wprost, województwo małopolskie to jest taka mała soczewka inwestycji kolejowych w naszym kraju. Przykład linii E30, która jest w wielkiej fazie realizacji. Odcinek Zabrze, Katowice, Kraków, linia, wspomniałem, E30. Powstają nowe przystanki. Te, które są na tej linii, są modernizowane. Bardzo łatwo sprawdzić, chociażby podjechać na przystanek w Zabierzowie i ten przystanek wcale nie odbiega jakością, estetyką to, co mamy w Niemczech, we Francji, w Austrii. Można osobiście to sprawdzić. To jest tak, że nawet wsiadając do pociągu, na przykład do Pendolino, na ekranie mamy ten filmik, który pokazuje. Najpierw idziemy, jest tam kolejka, tu schody nieczynne, bo awaria, bo coś tam. I jesteśmy oburzeni, a potem to słoneczko nad głową. Taki niby krótki filmik, ale on daje do myślenia i warto na to zwrócić uwagę i pomyśleć sobie o tym, że rzeczywiście, tak jak pan mówi, że jeśli ma być lepiej, no to musimy trochę się przez jakiś czas poświęcić. 2:20 mniej więcej tyle jedzie w tej chwili Pendolino, Kraków, Warszawa. Będzie szybciej, tak? Bo za jakiś czas, jak te tory pozwolą na szybszą jazdę, pociągi, to nie tylko Pendolino, bo polskie pociągi też na to pozwalają, każdy inny na to, żeby jeździć szybciej, tylko tory muszą być odpowiednie. Zgadza się, żeby pociągi jeździły szybciej, to musi być dobra infrastruktura kolejowa, linia musi być zmodernizowana i tak też się dzieje. To podobnie jak na drogach, żebyśmy jechali
szybciej, to musi być droga odpowiedniej klasy i wtedy nie pojedziemy 60 na godzinę, tylko pojedziemy 120, 130 czy 140, tyle ile przepisy pozwolą na danym odcinku drogi. No jak mówiłeś, 2,20 do Warszawy samochodem, no to naprawdę. Nie do osiągnięcia. Znaczy do osiągnięcia, ale to czy wiesz, czym to się może kończyć? No nie, i no kto nie, będzie szalał, kto będzie szalał jadąc 2,20 do Warszawy? To znaczy w normalnych warunkach, panie redaktorze, obawiam się, że to jest raczej niemożliwe 2,20. Znaczy ja teoretycznie mówię, bo ja nie mówię praktycznie, bo praktycznie na naszych drogach nie, ale teoretycznie. Na drogach, to jest jednak 300 kilometrów. Jak przeliczy się przeciętną, to musiałby naprawdę chyba Kubica jadąc Formułą 1 mieć tą drogę. Więc nie mówmy o tym, mówmy o tym, że jest to nieosiągalne samochodem w normalnych warunkach życiowych, a pociąg pozwala na to, żeby dojechać tam szybko, sprawnie. Nie jesteśmy zmęczeni podróżą, nie ryzykujemy to, o czym słyszeliśmy w wiadomościach. Nie ponosimy ryzyka związanego z wypadkami, kolizjami, zmiennymi warunkami drogowymi, tym wszystkim, co się może wydarzyć, co nam zagraża. Tu pociąg po prostu jedzie, wielka maszyna, jesteśmy w niej bezpieczni i to jest też ważny argument. Dokładnie tak. To są jakby takie warunki sprzyjające tym, że pasażer wybiera komunikację publiczną, pociąg. Tak jak wspomniałem, w pociągu jest coraz lepsza, miła obsługa. Wiele pociągów, chociażby na trasie tych dalekobieżnych, są wagony warstw, można skorzystać z usług gastronomicznych. Także ja jestem fanem czegoś, co pojawiło się niedawno w pociągach, strefa ciszy. To jest fantastyczna rzecz. Jeżdżąc do Warszawy, staram się trafiać właśnie w wagon ze strefą ciszy. Nie ma głośnych rozmów przez telefon, nie ma jakichś krzyków, wrzasków. Nawet słuchawki, jeśli ktoś słucha muzyki, to ma przyciszone. No pięknie się podróżuje w ciszy i w spokoju. No strefa ciszy jest to bardzo ważna rzecz. Ciekawy pomysł. Tak naprawdę każdy wybiera to, co chce. Tak? Jeżeli ktoś chce podróżować w ciszy, no to wybiera tą strefę ciszy, nie słucha muzyki, nie rozmawia głośno. Jeżeli ktoś nie chce, bo czasami cisza jest męcząca wbrew pozorom dla niektórych, ale decyzja należy do pasażera. To pasażer decyduje, jakim pociągiem chce jechać, jaki czas mu jest potrzebny na przemieszczenie się z punktu A do punktu B. Także no i wiesz, niedługo też będziemy mieli w Pendolino. To jest to, czego nie było z tego, co pamiętam, to od nowego roku pan minister zapowiadał. Tak, czekamy na tą informację Wi-Fi. Wi-Fi w Pendolino będzie. Jest to ważna rzecz, ale ja abstrahując Wi-Fi, też jechałem z Warszawy do Krakowa bez Wi-Fi. I mówiąc wprost, 2 godziny czasu. Miałem czas na przeglądnięcie gazety, czy przeczytanie książki i wcale mi osobiście tego Wi-Fi nie brakuje. Ani Wi-Fi, ani zasięgu, ale z drugiej strony też rozumiem klientów biznesowych, dla których to Wi-Fi jest niezbędne. Jest to w pewnym sensie narzędzie pracy i zmierzamy w kierunku, że to Wi-Fi będzie. Tak jak powiedział pan minister Adamczyk, kwestia czasu. Wystarczy zwrócić uwagę, przepraszam, jeszcze na pociąg ten za 10.06, który jeździ z Krakowa do Warszawy. Co druga osoba otwiera laptop i pracuje, bo ludzie jeżdżą do pracy. To w tej chwili ta podróż między Krakowem a Warszawą na tyle się skróciła i na tyle jest komfortowa, że dla wielu osób to jest codzienny dojazd do pracy i powrót. Bo w dużych aglomeracjach, czasem gdzieś tam aglomeracja śląska na przykład, w korkach stoi się tyle samo, ile jechałoby się z Krakowa do Warszawy pociągiem. Więc ten czas przejazdu w tej chwili już jest na tyle atrakcyjny, że warto z tego skorzystać. Na dzień dzisiejszy oczywiście możemy porównać, nie wiem, dojazd do pracy osób, które mieszkają w Sączu, tak? Mhm. W Sączu do Krakowa. No to można powiedzieć, że czas dojazdu samochodem z Sącza do Krakowa jest porównywalny z czasem dojazdu z Krakowa do Warszawy pociągiem. A odległość dwukrotnie większa. Ja chciałbym jeszcze poruszyć temat takich wyjazdów wakacyjnych. No, do Gdańska. Ile się jedzie teraz do Gdańska? 5 godzin? 6? Ale samochodem czy pociągiem? Nie, pociągiem. Około 5 godzin. No to wyobraź sobie 5 godzin samochodem do Gdańska, to też jest nieosiągalne. Siedzisz spokojnie, pijesz kawę, dzieci biegają po wagonie, nie musisz się martwić o wszystko. Zajeżdżasz na miejsce, jesteś nad morzem. Więc te wszystkie wyjazdy, to wszystko powoli zaczynają się do tego, to nie tylko jest w Polsce, bo to w całej Europie i w całym świecie ludzie przesiadają się z samochodów po pociągu, dojeżdżają do pracy i u nas to jest nieuniknione. No. To jest też to, że nie musimy koniecznie mieć na miejscu wypoczynku swojego samochodu, bo są wypożyczalnie, są różne tam rozmaite formy pozyskania samochodu właśnie w różnych formach wypożyczenia i w tym momencie staje się to i wygodne i... Zgadza się, natomiast nie tylko wyjazdy wakacyjne, ale codzienne dojazdy do pracy. Po tym, ile osób coraz częściej korzysta z kolei, widać po samochodach, które są zaparkowane przy stacjach. Na przykład, nie wiem, Miechów, czy Baranówka, czy Słomniki. Tam widać, że tych samochodów z tygodnia na tydzień
przybywa i będzie przybywać. Jeszcze jak te parkingi dokładnie zostaną zmodernizowane, powstaną już, znaczy zostaną zmodernizowane, mówiąc wprost, to pasażerów będzie bardzo dużo. No to o czym pan wspomniał, właśnie Baranówka, to akurat tam mieszkam i widzę, jak co dzień tych aut jest więcej. Kiedyś, pamiętam, przejechałem, policzyłem, to było, nie pamiętam, 50-70 samochodów aż stało i ci ludzie, te auta nie wjechały do Krakowa, więc tu Kraków też powinien być wdzięczny, bo one się zatrzymują na obrzeżach, nie wjeżdżają, korki są mniejsze. Ja od 20 lat z kawałkiem zajmuję się serwisami drogowymi i przyznaję, 15 lat temu korki były wielokrotnie większe niż to, co mamy w tej chwili. To również dzięki kolei, dzięki temu, że ludzie zostawiają auta i wjeżdżają pociągiem. W tej chwili akurat w Baranówce między innymi jest budowany duży parking z terenów, które kolej przekazała gminie. Gmina ten parking buduje. Wcześniej stała tam budka, gdzie sprzedawano bilety. Od lat już tej budki nie ma. Teren stał zarośnięty, a w tej chwili... Ale przykład Baranówki, gminy Kocmierzów, Lubożyca jest przykładem jakby dobrej współpracy pomiędzy samorządem, PKP SA oraz ministerstwem, bo jeżeli widzimy takie potrzeby mieszkańców odnośnie tego typu, to jak najbardziej ministerstwo jest przychylne, spółka decyduje się na nieodpłatne przekazanie terenu i po to, żeby ta inwestycja powstała dla dobra właśnie wspólnego. To może zróbmy chwilę przerwy i wrócimy za kilka minut. Witam Państwa, Radio Kraków, magazyn Radio Strada, wydanie weekendowe. Rozmawiamy dzisiaj o kolei. Przypominam, naszym gościem jest dyrektor Łukasz Smuka, Ministerstwo Infrastruktury. No i zastanawiam się nad tym rozwojem kolei, który jest w Polsce rzeczywiście zauważalny na każdym kroku, bo i pociągi lepsze, i parkingów przy przystankach kolejowych więcej, dworce wyremontowane i to rzeczywiście zaczyna wyglądać. Przypominam sobie parę lat temu, jak wyglądały dworce, jak wyglądały pociągi. Do toalety w pociągu to raczej trudno było wejść, bo to było miejsce, to już ostateczne. Jak już ktoś nie mógł wytrzymać, to wtedy. Ale to, co tam się działo, było straszne. Dziś to czyste, schludne miejsce. Dzisiaj, to zgadza się, to jest inna kolej. Natomiast były lata, że kolej była zaniedbywana. Nie była inwestowana, nie była na bieżąco remontowana, modernizowana. I w pewnym momencie niestety musiało to się skończyć tak, jak się skończyło, że pasażerowie już nie chcieli jeździć koleją, woleli wybrać autobus, czy woleli wybrać swój prywatny samochód. Oczywiście też rozwój motoryzacji spowodował, że te samochody były coraz lepsze, wygodniejsze i mieszkańcy wybierali właśnie swój środek transportu. Dzisiaj, tak jak pan redaktor powiedział, schludne pociągi, miła obsługa, w pociągu jest czysto. Zdarzają się wagony, też trzeba powiedzieć, które szczególnie w takim dniu nie mają klimatyzacji, jeszcze nie mają klimatyzacji, ale to kwestia czasu i prawie 80% będzie już zmodernizowanych wagonów i będzie naprawdę komfortowa, bezpieczna i punktualna jazda. Ale to kwestia kilku lat i myślę, że pasażerowie powiedzą, to jest właśnie to, na co czekaliśmy długie lata. Dzisiaj oczywiście możemy się również spotkać z osobami, które dojeżdżają do pracy, szczególnie na odcinkach modernizowanych. Linia E30 Kraków-Katowice to jest, tak jak wspomniałem, soczewka i tam widać te inwestycje kolejowe. I tam dojeżdża codziennie dziesiątki tysięcy osób do pracy. I one nie do końca są zadowolone, za to trzeba przeprosić i to też czynię, żeby też byli wyrozumiali. Ci pasażerowie, ale jest to do wytrzymania. Też przynajmniej raz na dwa miesiące staram się przejechać tą jadąc do Warszawy z Krzeszowic. Siadam w pociąg w Krzeszowicach i wysiadam w Warszawie. Czas dojazdu jest nieco zwiększony w stosunku do tego, co było wcześniej, ale później, po wyremontowaniu w 2020 roku, wrócimy do normalności. Pociągi będą jeździć bardzo szybko. Tak jak też wspomniałem, powstaną nowe przystanki, chociażby w Bronowicach będzie nowy przystanek i to nie tylko będą z niego korzystać osoby, które dojeżdżają do pracy, ale może dojść do takiej sytuacji, że ktoś, kto będzie chciał się przemieścić z jednego końca Krakowa do drugiego, wsiądzie w pociąg i po prostu pojedzie na drugi koniec Krakowa pociągiem. I to jest sposób na to, żeby Kraków odciążyć od tego ruchu ulicznego. Nie słupki, nie tylko jakieś kary i ograniczenia, zmiany organizacji ruchu, co funduje nam niestety ZIKI do dłuższego czasu. Zupełnie niezrozumiałe rozwiązania, jak choćby zwężenie Alej Trzech Wieszczów, gdzie rzeczywiście trudno się jedzie. My już się trochę przyzwyczailiśmy, ale ludzie, którzy na wakacje teraz poprzyjeżdżali do Krakowa, to ze zgrozą, bo nagle tak wąska ulica, że aż strach. Więc to nie jest, niektórzy mówią, że
że to nie jest inżynieria ruchu, tylko bez ruchu, bo to wreszcie doprowadzi do paraliżu w mieście. Natomiast to, co robi kolej, to jest właśnie ten kierunek, że zachęcenie ludzi do tego, żeby się przesiedli do komunikacji zbiorowej. Nie poprzez szykany i utrudnienia, ale poprzez ułatwienia. I to zawsze lepiej brzmi, chętniej ludzie z tego korzystają, bo Polacy szczególnie nie lubią nakazów, przymusu i takiego, masz od dzisiaj tu nie parkować, my ci tu słupek postawimy. To od razu wywołuje bunt i zniechęcenie. Ale jeśli powiemy, słuchaj, damy ci lepszą formę, nie musisz jechać autem, martwić się, bić kilometrów, przyjedź sobie spokojnie pociągiem. To od razu jest inaczej. A zwróć, Marcin, uwagę, że dawniej te linie kolejowe były wokół Krakowa. Kraków był mały, Azory to gdzieś było w ogóle osiedle poza Krakowem. Teraz te linie kolejowe są w centrum Krakowa i trzeba je wykorzystać, bo one są. Je tylko trzeba naprawić, porobić przystanki i będziemy tymi liniami się szybciej poruszali niż tramwajem nawet po Krakowie. Myślę, że tak będzie. Jestem przekonany, że tak będzie właśnie, że oczywiście nie wszędzie są tory, gdzie można doprowadzić kolej, ale tam, gdzie są tory, tam, gdzie są przystanki, pasażerowie będą jeździć nie tylko tramwajem, nie tylko autobusem, nie tylko MPK, ale również wybiorą kolej i będą się przemieszczać. Do tego zapewne przewoźnicy dostosują odpowiednią ofertę dla potencjalnych klientów i będzie rozwój kolei już w mieście. No bo tak naprawdę koleją da się dojechać prawie do centrum, czyli dworzec główny w Krakowie to jest ścisłe centrum już miasta. I ci, którzy mają dojechać do pracy, do szkoły, na studia, gdzieś tutaj w centrum, to jest idealne rozwiązanie. No, gdzie zostawić auto, jak się jedzie samochodem? Nie ma gdzie zaparkować, strefy płatne. Oczywiście, no dworzec główny w Krakowie, no to jest, można powiedzieć, że w centrum, tak? Chociażby mieszkańcy z Miechowa, czy z Wieliczki, czy ze Skawiny, no to będą korzystać, czy korzystają na wprost z kolei i dojeżdżają do tego centrum. Dobrze, to teraz chwila przerwy i wrócimy. Radio Strada. Za 28 minut będzie 15. Słuchają państwo Radia Kraków, magazyn Radio Strada, wydanie weekendowe. Marek, o kolei podhalańskiej chciałeś. Tak, ja chciałem powiedzieć, że to jest taki region, gdzie to przemieszczanie się turystów z Nowego Targu do Zakopanego i odwrotnie, i ta zależność, wiem, że teraz tam jest remont w Białymdunajcu mostu, więc to również są utrudnienia, więc teraz okazało się, że można na to znaleźć świetne rozwiązanie. Chodzi o podhalańskie koleje regionalne. To znaczy kolej, która łączy Nowy Targ z Zakopanem. No, ta linia, którą wiecie, widzimy jadąc samochodem po prawej stronie. Okazało się, że w pierwszym tygodniu czerwca z tej linii skorzystało 4 tysiące osób, a w miesiąc później, czyli w lipcu, już 7 tysięcy osób. Więc okazuje się, że był to strzał w dziesiątkę, zamiast stać w korku, bo jedni jadą do Zakopanego, jedni jadą na zakupy do Nowego Targu. Okazało się strzał w dziesiątkę. Do tego jeszcze od 20 czerwca jest uruchomione więcej ta boru na linii Zakopane, Rabka Zdrój Zakopane, więc można się wybrać z Rabki na wycieczkę do Zakopanego i wrócić. To też ma sens zimą, tak. Jeśli jeździmy na narty, bo podróżowanie właśnie Zakopianką w zimie jest kłopotliwe, bo ze względu choćby na pogodę, która tam potrafi płatać figle, wsiadamy bezpiecznie w pociąg i jedziemy, nie martwimy się o te narty, stawiamy je gdzieś tam w bezpiecznym miejscu. Tak, ale przykład, o którym pan redaktor Marek powiedział, no to właśnie jest przykładem, że kolej rozwija się i praktycznie dwukrotnie przybyło pasażerów na przeciągu jednego miesiąca, ale to świadczy o tym, że przewoźnicy, którzy świadczą usługi, widzą potrzebę, ale ten przykład kolei podhalańskiej był sygnalizowany oddolnie. Mieszkańcy mówili, zróbcie nam coś, pomóżcie, my chcemy jeździć koleją. Plus oczywiście utrudnienia, chwilowe utrudnienia na Białymdunajcu, most Białymdunajcu, który jest modernizowany. Tak. Oczywiście spowodował, że ten ruch samochodowy jest nieco utrudniony. W związku z tym, jak to bywa, trzeba znaleźć alternatywę i ta alternatywa została znaleziona i funkcjonuje bardzo dobrze. Może ci, którzy będą jeździć na narty, będą dojeżdżali do Nowego Targu, zostawiali samochód w Nowym Targu, przesiadali się na pociąg, bez problemu będą za parę minut w Zakopanem. Jeszcze do tego, jak dojdzie połączenie Kraków-Nowy Targ, czyli na narty będziemy jechać nie Zakopianką, chociaż cudowna ta Zakopianka będzie, to wsiadną w pociąg i pojadą sobie na narty do Zakopanego pociągiem. No właśnie, ale wspomniałeś o Zakopiance. Zakopianka tak. Się rozbudowuje i to widać gołym okiem, jak się jeździ. Jeśli ktoś jeździ co dzień, to może mniej, ale wystarczy jeździć raz na 2-3 tygodnie i widać, jak te prace postępują. Ogromne wiadukty, tunel, rzeczywiście inwestycja potężna.
inwestycja potężna za grube miliardy złotych. Nawet kiedyś sobie próbowałem wyobrazić, ile to jest miliard złotych, gdybyśmy położyli nawet na stole, to by się to nie zmieściło zapewne, ale gdybyśmy w 100 złotych banknotach ułożyli, to pewnie zajęłoby nam całe studio. Pomieszczenie. Natomiast tam jest inwestycja za ponad 2 miliardy złotych. Inwestycja typu tunel, estakady i to wszystko rośnie w oczach. Ja wielokrotnie podkreślam i mówię kolegom z Warszawy, mówię, jeżeli jedziecie do Zakopanego, oczywiście chcecie zobaczyć góry, ale po drodze zobaczycie inwestycje drogowe, jak są w Polsce realizowane, bo w większości są realizowane przez polskich inżynierów i to widzimy, że również gonimy inne kraje, gdzie mówiono wprost, w innych krajach się dało, u nas się nie da. Teraz mówimy wprost. Polska jest dumnym narodem i też potrafi zrobić różne rzeczy i przykład właśnie Zakopianki pokazuje, jak to jest realizowane. Znaczy, no. Tyle lat się do tej Zakopianki przymierzały różne rządy i był taki moment, kiedy zginęli posłowie w naprawie, jest tam pomnik. Wydawało się, że no już teraz, jak już posłowie zginęli, to wreszcie się ktoś za to weźmie. Nie, dalej się jechało przez tą naprawę i dalej dopiero teraz ktoś podjął taką właściwą decyzję. Ja już parę przede wszystkim to, odważną decyzję. Nie jest łatwa decyzja porywać się na tak wielką inwestycję. Odważna decyzja, natomiast Zakopianka Zakopianką, oczywiście Lubień, Rabka, Zrój, to jest ten odcinek, który obecnie modernizowany, ale też trzeba pamiętać, że w tamtym roku została podjęta decyzja, że odcinek od Rdzawki do Nowego Targu też będzie realizowany. Jest to droga krajowa 47, nie S7, ale droga krajowa 47, przedłużenie, ale już dojazd do Nowego Targu, przepraszam, spowoduje, że ten ruch w kierunku Zakopanego rozjedzie się w różnych miejscach tam, gdzie... No coś na Bukowinę, coś na Białkę, coś na Nowy Sącz i Pieniny. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Oczywiście postulaty są takie, żebyśmy Zakopiankę doprowadzili do samego Zakopanego, ale to też racjonalnie ktoś, kto pomyśli, no jak do samego Zakopanego, no i co później z tym ruchem się stanie. Tak? Natomiast dojazd do Nowego Targu spowoduje, że ten ruch nam się po prostu rozłoży. No i na tym skorzysta też i Nowy Targ, bo Nowy Targ stając się taką jakby pętlą rozjazdową dla turystów jadących w różne strony, wygodną Zakopianką, może się okazać, że tam będzie miał sporo do zaoferowania i hotelowo, i turystycznie ogólnie rzecz biorąc. Myślę, że tak. No, nasz region jest bardzo pięknym regionem, turystycznie doskonale przygotowanym. Czekamy na turystów, mówię o Małopolsce, ale żeby turyści dojechali, to oni muszą przyjechać szybko i szybko wyjechać. Bo to jest i bezpiecznie muszą przyjechać, tak? I bezpiecznie muszą wrócić. Wyjechać. To jest jakby może ta kolejność, tak. Ale my się przygotowujemy do tego i tak też będzie. W ogóle cała Zakopianka czy S7 to jest w Małopolsce taki kręgosłup i to jest jakby taka główna droga w Małopolsce. Oczywiście autostrada również, ale ta Zakopianka i S7 jest kręgosłupem. Mówimy tutaj o tym odcinku, który jest realizowany, ale też trzeba pamiętać o odcinku, który jest w fazie przygotowania czy fazie przetargu. Droga S7 od Krakowa do Widomej jest ogłoszone, znaczy zakończone postępowanie przetargowe. W przyszłym tygodniu będzie odbywała się rozprawa w KIO i czekamy na decyzję co do dalszych losów tej inwestycji, ale to już kwestia czasu podpisania umowy, projektowanie, realizacja i szacujemy, że końcówka 2021-2022, odcinek od Widomej do Szczepanowic, jest podpisana umowa, jest projektowanie i też kwestia rozpoczęcia albo zakończenia projektowania i rozpoczęcia już realizacji inwestycji, czyli wejście na budowę i też 2021-2022 inwestycja winna być zakończona. I kolejny odcinek od Szczepanowic do granicy województwa. Trudny odcinek i też wielokrotnie przez lata mówiło się, że tego się nie da zrobić. I ten odcinek akurat też był na ścieżce, tak zwanej ścieżce krytycznej. Natomiast decyzją ministra infrastruktury została wydana decyzja, może nie decyzja, ale odcinek został podzielony na dwie części. 5 km i 18 km. Tam, gdzie jest spór, była decyzja środowiskowa, ta, która została unieważniona, czy było w kierunku unieważnienia. Natomiast została wydana decyzja reformatoryjna, wyłączająca sporny odcinek i do końca sierpnia zostanie złożona na ten mały odcinek nowa decyzja. Na przełomie września zostanie złożony wniosek o ZRID i na tym odcinku będzie ogłoszone postępowanie optymalizuj
buduj. Także tutaj też można powiedzieć, że ta inwestycja z punktu widzenia formalnego też idzie ku końcowi. Czyli to połączenie północ-południe w Małopolsce będzie niebawem rzeczywiście szybkie, sprawne i nowoczesne, bo to był cały czas ten najsłabszy punkt. I ta Zakopianka, o której wspominaliśmy wcześniej, ale później północna obwodnica Krakowa też ugrzęzła, bo się okazało, usłyszeliśmy, jak w Sejmie powiedział jeden z ministrów, że koniec, nie będzie na to pieniędzy. I ja pamiętam, jak dzisiaj siedzieliśmy tutaj i tak się zastanawialiśmy, no i co teraz, tak? No bo... No ktoś, kto tak powiedział, to powiedział. I o tym trzeba pamiętać, kto tak powiedział, że się tego nie da zrobić, że to jest niemożliwe, że to będzie realizowane chociażby ze środków samorządu województwa małopolskiego. Inwestycja za grube miliardy złotych, realizowana przez samorząd województwa małopolskiego, który ma budżet rzędu 1,5 miliarda złotych czy 1,6 miliarda. No jak to jest możliwe? To nie można w ciągu jednego roku wydać wszystko na jedną inwestycję. Myślę, że to wtedy był ten czas, kiedy Platforma Obywatelska, bo to już nazywajmy rzecz po imieniu, przygotowywała się do Euro 2012. I to wszystko było temu podporządkowane. Budowaliśmy orliki, robiliśmy wszystko, żeby tą piłkę w Polsce wzmocnić. No i dzisiaj po latach widać, że niespecjalnie, bo ani nie zajęliśmy jakieś miejsc na mundialu, a po drugie orliki w tej chwili zaczynają świecić pustkami, bo się okazuje, że nie ma pieniędzy na ich utrzymanie, bo łatwo zbudować, a co potem, tak? Dziury w trawie, oglądałem niedawno materiał, że dziury po kolana niemalże. A to jest sztuczna trawa, którą trzeba specjalnie tam utrzymywać i to są ogromne koszty. Tak, ale wracając do północnej obwodnicy Krakowa, w 2016 roku została podjęta decyzja, że wpisujemy to w sieć dróg krajowych, bo tak naprawdę idąc dalej, mówiono o tym, że inwestycja powstanie. Powstanie albo nie powstanie, że nie ma środków, natomiast część polityków jednak twierdziła, że ta inwestycja będzie. Ale żeby inwestycja powstała, no to ze środków generalnej dyrekcji, bo takie też pomysły były. Wszyscy mówili, że będą budować i w ogóle będzie wszystko w dobrym kierunku. Po czym się okazało, że ta droga nie była wpisana w sieć dróg krajowych. No właśnie. No. Minister Adamczyk podjął decyzję wspólnie z generalną dyrekcją, że wpisujemy tą drogę w sieć dróg krajowych. Szukamy na to finansowanie i na dzień dzisiejszy postępowanie jest w trakcie w kierunku, znaczy jest w trakcie na etapie końcowym. To znaczy, też jest sprawa w KIO, ale też na przełomie, myślę, że sierpnia, września zostanie podpisana umowa na projektowanie i budowanie i tutaj można powiedzieć, że też jesteśmy w połowie drogi do zakończenia tej inwestycji. Cały czas coś się dzieje tutaj. Właśnie wtedy było takie tłumaczenie, pamiętam, że nie ma pieniędzy, a to nie jest jakaś specjalnie rentowna trasa, którą warto by było, rentowna w sensie obłożenia ruchem. Każdy, kto próbował dojechać na Sylwestra czy jakiekolwiek inne święto do Zakopanego, to wiedział. Myśmy nieraz mieli takie sytuacje, pamiętam, w serwisach drogowych, że mówiło się o tym, że korek zaczyna się tuż przy wyjeździe z Krakowa i kończy się w Zakopanem. Cała Zakopianka stała, po prostu cała. To samo mieliśmy na północ. Wyjazd z Krakowa w stronę Warszawy, czy dojazd do Krakowa od Warszawy, to była katastrofa. Cały ten ruch wjeżdżał do miasta. W tej chwili wyprowadzamy ruch z miasta. W tej chwili staje się miasto bardziej przejrzyste, czyste, a ten ruch płynniejszy, bo nie muszą ludzie przejeżdżać przez centrum. Tak, jak nam powstanie obwodnica Krakowa, zostanie zrobiony ring wokół Krakowa, no to też można powiedzieć, że okolice lotniska czy zjazd właśnie na Zakopane, on też będzie trochę luźniejszy, prawda, bo ten ruch się rozłoży. Idąc dalej, są przygotowane postępowania przetargowe pod względem węzła w Libertowie i w Opatkowicach, plus estakada zaraz przy pierwszych światłach, przy zjeździe z autostrady w kierunku Zakopanego, to spowoduje, że to wąskie gardło też zostanie zniwelowane i można powiedzieć, że ruch będzie prowadzony ciągle w kierunku właśnie Zakopanego. Zróbmy teraz chwilkę przerwy i wrócimy za kilka minut. Radio Strada. Już niecały kwadrans do 15. Rozmawiamy o inwestycjach drogowych i o tym, jak Małopolska rzeczywiście na tych inwestycjach drogowo-kolejowych korzysta i skorzysta, bo łatwy dojazd i szybki transport zbiorowy sprawi, że, no zresztą nie tylko zbiorowy, bo i indywidualny, sprawi, że ten ruch turystyczny może być jeszcze większy, a nam, tubylcom, będzie żyło się lepiej, bo samo dojeżdżanie do pracy, czy wyjeżdżanie nawet na weekend gdzieś za miasto stanie się znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze. Ja przypomnę, razem z nami dyrektor Łukasz Smuk, dyrektor gabinetu ministra infrastruktury. Sporo tych inwestycji, tak jak liczamy, to rzeczywiście... Gdybyśmy zliczyli na miliardy złotych, to jest kwota, mówiąc wprost, niewyobrażalna, jeżeli chodzi o
o złotówkę, natomiast jeżeli chodzi o zakres prac, to również. Ja powiedziałem wcześniej, że Małopolska to jest taka mała soczewka inwestycji kolejowych i drogowych w naszym kraju. Też tam nie tak dawno, bo w tamtym tygodniu mieliśmy okazję z panem ministrem uczestniczyć w podpisaniu umowy na jeden z odcinków A1. Tak? To był też odcinek pomiędzy Tuszynem a Częstochową, gdzie brakowało tego odcinka połączenia, można powiedzieć, Częstochowy i południa kraju z polskimi portami. Na tą chwilę jest tam 5 odcinków, 2 są już podpisane, w kolejnych miesiącach będą kolejne odcinki i też do 2021 roku ta jedynka będzie praktycznie stanowić taki kręgosłup sieci transportowej w naszym kraju. Ona już stanowi, natomiast jeszcze nie jest tak, jakby sobie to nasi kierowcy życzyli. Kierowcy samochodów osobowych, ale także kierowcy samochodów ciężarowych, bo o tym też trzeba pamiętać, że tych firm transportowych w naszym kraju jest bardzo dużo. One wytwarzają 12% PKD. Także tutaj jest duże oczekiwanie kierowców, żeby ta droga powstała. Wspomniana siódemka oczywiście również, tak, ale jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy naszego kraju, to A1 jest również bardzo ważnym odcinkiem drogi, który spowoduje połączenia południa z północą kraju i rozwój polskich portów, gdzie też były czasy, że polskie porty nie do końca jakby... No uznane były za nierentowne, były po prostu. Dobrze widziane. Nic się nie opłacało. Dokładnie tak. I konkurencja, tak bardzo krótko powiem, chociażby z innych krajów widzi, że te porty mogą się rozwijać i rozwijają się. Jest potencjał ogromny w nich. Tak, i to nie jest dobrze przyjmowane. Oczywiście, no bo to jest dla nich konkurencja i ich strata finansowa. Do tej pory dobrze było patrzeć na nasze straty, a teraz, kiedy mamy okres ożywienia gospodarczego, to o czym pan wspomniał, to rzeczywiście tak, i kolej jest potrzebna, i transport ten publiczny również, ale też właśnie i ciężarówki, których jest w Polsce sporo, i ten transport, cała logistyka z tym związana jest potężnym przedsięwzięciem. Ale co zauważyłem też od jakiegoś czasu, że na kolei rośnie liczba pociągów towarowych. Był czas, że pociągi towarowe praktycznie zniknęły z Polski. Torów. Były jakieś podatki osiowe, jakieś coś tam. Ja pamiętam, mam kilku znajomych, którzy mieli takie duże firmy, które musiały korzystać i mówili, że tylko nie kolej, bo przesłanie towaru koleją, który ma dojechać pilnie na weekend, było często tak, że pociąg przyjeżdżał w piątek rano, ale nie ma kto rozładować, więc stał do poniedziałku. Zgadza się. I pieniądze leciały, towar nie dotarł. To bardzo często dotyczyło węgla, kruszywa i innych rzeczy. Tak, coraz dzisiaj większa ilość właśnie przewożonego towaru, chociażby kruszywa czy węgla, przewożona jest koleją. Też, to też powoduje zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, bo możemy sobie wyobrazić, ile pociąg może zastąpić samochodów ciężarowych na drodze. I to jest jakby obserwowalne. Kilkadziesiąt wagonów. Jechałem ostatnio i stał taki pociąg właśnie z kruszywem. Kilkadziesiąt wagonów tego stało. Sobie myślę, gdyby każdy taki wagon to co najmniej jedna ciężarówka, jeśli nie dwie. To proszę sobie wyobrazić, ile musiałoby wielkich ciężarówek z tym kruszywem jechać drogami, a to jedzie po prostu po torach. No. Dokładnie, jedzie po torach, nie jedzie na drogach. Nie zatruwa środowiska, nie zwiększa ruchu. Tak. Ale jak jesteśmy przy inwestycjach drogowych i kolejowych, to też, może o tym nie mówi się głośno, ale rozwój inwestycji spowodował zmniejszenie bezrobocia w naszym kraju. To też jakby jest taka cała maszyna, która się nakręca. To jest cały taki łańcuch i są poszczególne ogniwa, tak? I im silniejsze, najsłabsze ogniwo, tym mamy większą korzyść. No, z tego produkcja wagonów. No, ja oglądałem ostatnio fabrykę wagonów, jak pięknie potrafimy produkować wagony, jakie pięknie potrafimy produkować lokomotywy. No, eksportujemy je nawet na do Włoch, cały do świat, Niemiec, tak. I okazuje nie się, bez że to... powodu mówi się, że Polak potrafi. Oczywiście tak. Nie chciałbym podawać marek żaden firm, tak. ale tutaj widzimy, że ci polskie firmy, polscy inżynierowie potrafią zrobić bardzo dobry produkt i my musimy być jako Polacy z tego dumni. Ale też musimy to zauważyć, bo tak jakoś przyjęło się, że bo my to tak nie, to samochodów nie ma, pociągów też nie ma, ale to może być, więc tak samo zachęcamy tych, którzy dziś myślą o produkcji samochodów, że warto się zastanowić w tej erze elektromobilności. Może warto wskrzesić syrenkę elektryczną na przykład. Czemu nie? No? Myślę, że tak, bo przykład
są wakacje. Być może ktoś z naszych radiosłuchaczy będzie kiedyś, albo nie kiedyś, będzie w Warszawie. A w Warszawie jest teraz w Muzeum Techniki wystawa pojazdów. I są tam samochody, które były prototypami na ówczesne czasy. Naprawdę teraz design mógłby być wykorzystany w różnych markach zagranicznych. I myślę, że to jest jakby taki sentymentalny, oczywiście do tego podchodzimy, ale to możemy potraktować jako przykład, że nasi polscy inżynierowie potrafili coś wymyśleć i teraz jest bardzo podobnie. No i właśnie taki powrót do Warszawy, do Syrenki, do małego Fiata, do tych aut, które kochali Polacy. Do Beskida chciałem dotrzeć, tak. Bo Beskid, my tutaj mieliśmy to szczęście, że zdążyliśmy jeszcze gościć pana inżyniera Wiatraka, jednego z konstruktorów tego samochodu. I powiedzieliśmy mu, że zrobimy wszystko, żeby ten samochód kiedyś jeszcze pojawił się na drogach. Tak naprawdę, nie tylko te prototypy, których jest kilka w Polsce, jeden jest, czy dwa są w Krakowie, w Muzeum Inżynierii Miejskiej. Mieliśmy szczęście też ten samochód mieć u siebie tutaj w radiu na wystawie. I gdyby Beskid wrócił jako auto elektryczne, to naprawdę myślę, mógłby być przebój. To jest też oczywiście kwestia ceny, ale biorąc pod uwagę ulgi, jakie w tej chwili dostali dzięki tej ustawie kierowcy aut elektrycznych, że mogą jeździć buspasami, parkować za darmo w centrach miast, to jest coś, co powinno zachęcać. Myślę, że to też jest kolejne ożywienie gospodarki, bo nowa gałąź, bo produkujemy samochody dla innych koncernów zagranicznych, czyli tak naprawdę to nie my produkujemy. Albo składamy. No właśnie, głównie składamy. Może zacznijmy wreszcie. Mamy lepsze drogi, więc może to jest ten czas, żeby o tym pomyśleć. Myślę, że trzeba o tym pomyśleć, natomiast ja oczywiście nie mam kompetencji, żeby o tym dzisiaj mówić. Ale tak sobie teraz marzymy. Tak. Ale ja cały czas podkreślam, że my jako dumny naród musimy też znać swoją wartość i szanować polskie produkty i polskie rzeczy, które są produkowane w naszym kraju. I wcale nie do końca jest tak, że to, co nie jest polskie, to jest gorsze. Uważam, że mamy takie produkty, jakie jesteśmy w stanie wyprodukować, ale z roku na rok one będą lepsze. No i to jest taka zachęta, bo to oczywiście to nie jest kwestia rządu, ministerstwa, żeby zacząć produkować samochód, bo to już nie te czasy, kiedy to było w PRL-u, że rząd podejmował decyzję, że kończymy z produkcją takiej pralki, a zaczynamy inną pralkę. Dziś to rynek dyktuje takie prawa, ale ja chcę tylko zwrócić uwagę przedsiębiorców, ludzi bogatych, którzy myślą o inwestowaniu, że być może tworzy się zupełnie nowa gałąź, o której jeszcze nie myślimy, że trzeba spojrzeć na te auta elektryczne, których jest coraz więcej, przyjeżdżając z zagranicy, używane jest mnóstwo już firm, które sprowadzają ze Stanów takie auta. Są nowe auta, które wchodzą na rynek. Samochody elektryczne oczywiście kwestia czasu i też będą musiały jakby rozwijać się. Będzie musiało być ich coraz więcej. Oczywiście to jest perspektywa kilkudziesięciu lat. Mamy paliwa kopalne, których ilość jest ograniczona. W związku z tym alternatywa musi być i ona jest w postaci samochodu pojazdów elektrycznych. No i tutaj to, co się dzieje w tej chwili w Europie, że coraz więcej miast ogłasza zakaz wjazdu diesla. Więc to też będzie jakiś sygnał do tego, że trzeba zacząć szukać, więc to jest teraz ten moment. Ja czekam, że przeczytam gdzieś w gazecie, usłyszę, że ktoś zaczął. To podobnie jak, może się też o tym głośno nie mówi, ale Polska jest też takim krajem, gdzie rynek dronów jest jednym z największych. W Polsce jest bardzo dużo producentów właśnie dronów, czy składają te składanych właśnie w Polsce. I to widzimy, że inne kraje też nam jakby zazdroszczą, przyjeżdżają, szkolą się i dopytują o tą technologię właśnie dronową. Jachty też produkujemy znakomite. Zresztą nasz kolega redakcyjny Fryderyk Zyska kilka jachtów zaprojektował i no, okazuje się, że w tej dziedzinie też mamy sporo do powiedzenia. Za chwilę wiadomości na naszej antenie. My ponownie zapraszamy Państwa po 15. Proszę z nami zostać. Przypominam, naszym gościem jest dyrektor Łukasz Smułka z gabinetu ministra infrastruktury. Radio Kraków. Radio Strada. 6 minut po 15, Radio Strada, wydanie weekendowe. Zapraszamy Państwa do godziny 16. Jesteśmy na naszej antenie, jesteśmy z Państwem. Razem z nami nasz gość, dyrektor Łukasz Smułka, gabinet ministra infrastruktury. Witamy ponownie. Dzień dobry, witam jeszcze raz. Porozmawialiśmy ponownie. Sobie dzisiaj sporo o kolei, porozmawialiśmy o samochodach i tak się zastanawiamy, jaki będzie dalej ten rozwój. Bo jest na przykład kwestia naszej obwodnicy krakowskiej, która trzeszczy w szwach codziennie. I tak sobie rozmawiamy o tym, że zamknięcie tego ringu wokół Krakowa też pomoże jej obwodnicy, bo ona, jeśli dobrze pamiętam, nie chciałbym skłamać, ale chyba była do 40 tysięcy obliczona ruchu samochodów na dobę. W tej chwili mamy 60. Przepustowość tej drogi, mówiąc wprost, ona się już kończy. Natomiast wybudowanie północnej obwodnicy Krakowa rozluźni i to będzie alternatywa dla kierowcy. Kierowca decyduje, czy jedzie
autostradą, czy jedzie S52 i do siódemki. To już będzie kwestia decyzji kierowcy. Oczywiście mamy teraz różnego rodzaju aplikacje na telefonach, nawigacje, które podpowiedzą, że na przykład tu jest większe natężenie ruchu, albo mówiąc wprost utrudnienie, czy droga zablokowana, w związku z tym nie stoimy w korku, nie wybieramy stania w korku, jedziemy tam, gdzie jest luźniej. Myślę, że kierowcy będą wybierali tam, gdzie będzie łatwiej. Ile już daje ten odcinek, który jest wybudowany z nowym mostem. Ja kiedyś jechałem do Krakowa od strony Rzeszowa. Mnóstwo samochodów, które wjeżdżały do Krakowa, zjeżdżały wcześniej. Właśnie na Rybitwy, tym nowym mostem w kierunku Nowej Huty. No jest, ten most jest w ogóle przepiękny tam. Zawsze jak przejeżdżam, to próbuję go spokojnie oglądać, jeszcze wieczorem, jak jest oświetlony. I co się okazuje? Na Nową Hutę i już można ten kawałek Krakowa ominąć, nie wjeżdżając w centrum Krakowa, więc ci wszyscy, co mieszkają gdzieś w Nowej Hucie lub gdzieś tam w tamtych okolicach, już wykorzystują ten wybudowany odcinek drogi. Tu jest jeszcze jedna rzecz a propos tych informacji, które my oczywiście w Radiu Kraków mamy wiadomości dla kierowców i przekazujemy takie informacje, ale skoordynowanie pracy na przykład naszej, tego co my robimy i co zbieramy od słuchaczy, generalnej dyrekcji, która zarządza drogą i stworzenie znaków na drodze, piktogramów nawet, takie są tak zwane znaki zmiennej treści, informujące to, co widać jak jeździ się po Europie, że tam jest informacja, że 40 km dalej jest korek. I to już kierowcy o tym wiedzą. I to co my robimy łączy nas za 4, taką tak. Akcję już od jakiegoś czasu rozgłośnie w Polsce publiczne, czyli Rzeszów, Kraków, Katowice, Opole, Wrocław. I to jest jakby taki początek takiego ogólnego systemu. Ja tak sobie marzę, że może kiedyś media włączą się w ten system, bo my mamy dostęp do informacji od służb, ale też i od słuchaczy, którzy są na drodze. I stworzenie takiego systemu wczesnego ostrzegania bardzo ułatwiłby podróż. Na pewno tak, natomiast takim systemem wczesnego ostrzegania są właśnie rozgłośnie radiowe i chociażby przykład Radia Kraków doskonale myślę, że kierowcom w Małopolsce znany, że jeżeli jest utrudnienie, czy coś się złego dzieje na drodze, no to państwo jako dziennikarze, jako Radio Kraków o tym komunikujecie. Plus, tak jak powiedziałem wcześniej, aplikacje, nawigacje, te narzędzia tylko wspomagają decyzję kierowcy. I tak to pewnie będzie musiało się rozwinąć. Ja o tym marzę, o takich czasach, kiedy rzeczywiście cały ten system będzie funkcjonował tak, że człowiek wyjeżdżając z Rzeszowa będzie poprzez choćby aplikację, nie wiem, radia publicznego mógł sobie sprawdzić całą trasę przejazdu, bo dziennikarze z kolejnych rozgłośni będą te informacje na bieżąco wrzucać. I tak samo każda inna droga główna w Polsce może być obstawiona przez kolejne rozgłośnie, bo przecież jest 17 rozgłośni, które pokrywają całą Polskę, więc tworząc taki system bylibyśmy w stanie doskonale wspierać, bo to nie wyręczać, ale wspierać służby, które się zajmują bezpieczeństwem, które zajmują się płynnością ruchu. Tak, służb się nie wyręczy, natomiast to są narzędzia wspierające służby, ale tak jak powiedziałem, i kierowców, bo to jest jakby ważne, że oczywiście utrudnienia powstają z różnych przyczyn, prawda? Nie tylko z winy kierowców, ale jak kierowca będzie wiedział, że ma, będzie miał wiedzę, no to nie podejmie być może takiej czy innej decyzji. Jeżeli służby będą też miały narzędzie wspierające, no to też będą szybciej reagowały i bardziej skutecznie. Abstrahując z naszych służb, ja to wielokrotnie podkreślam, że mamy bardzo dobre służby, czy też policję, pogotowie i straż pożarną, które bardzo skutecznie działają w sytuacjach kryzysowych. A straż pożarną to my mamy jedno z najlepszych chyba w Europie, jeśli nie na świecie. Przykład tego, co działo się teraz w Szwecji. To było po prostu, jak przyjechali, to jak słyszałem wypowiedź komendanta głównego Straży Pożarnej, który powiedział, przysłaliście do nas najlepsze samochody, które macie w Polsce, a komendant mówi, nie, my wszystkie takie mamy. I ta konfrontacja tego sprzętu, ale to nie tylko sprzętu, to jest ogólnie myśli. Bo na przykład, jak wygląda u nas utrzymanie lasów, że są drogi dojazdowe, są zbiorniki wodne. W razie pożaru potrafimy sobie z tym radzić. Myślę, że pożar Kuźni Raciborskiej sprzed lat z powodu Że jednak nasi inżynierowie i nasi strażacy opanowali sposoby ratownictwa. I teraz jesteśmy świetnie wyposażeni. Opanowali, tak. Oczywiście jakby pożar w Kuźni Raciborskiej, głównym samochodem pożarniczym, tam wtedy był Star 244 bądź Jelcz 004. No i to były wtedy takie samochody. Dziś jesteśmy w innych realiach. Samochody są nowoczesne, ergonomiczne. Oczywiście nie jest elegancko nazwać, że są to kombajny do ratowania życia, mienia ludzkiego, ale w pewnym sensie tak to można powiedzieć. To przemawia do wyobraźni, więc łatwo sobie na tym samochodzie jest, począwszy od rękawic, z przysłowiowej liny, siekiery,
po narzędziach hydraulicznych, które wycinają człowieka poszkodowanego. I profesjonalne urządzenia do reanimacji. Straż pożarna jest przygotowana w Polsce na wszelkiego rodzaju działania. Zobacz, jak się nazwa nawet zmieniła. Dawniej był wóz strażacki, a teraz jest gaśniczo-ratowniczy, tak? Samochód ratowniczo-gaśniczy. Tak. Sama nazwa lekki, się zmieniła. Średni i ciężki. Tak jest. Ja to ją uwielbiam oglądać, te wszystkie urządzenia, bo mi to bardzo interesuje. No, na takie wyposażenie, jak mają w tej chwili te samochody, no... Mieliśmy przykład w Tenczynie. Ten wypadek w Tenczynie, który był, zapowiadał się na olbrzymią katastrofę. Okazało się, że służby potrafiły to tak skoordynować, tak to wszystko zrobić, że no, ofiar naprawdę nie było. Było tam śmiertelnych chyba w ogóle nie było, więc wszystko się udało i to, co się okazało. Straż Ochotnicza z Tenczyna miała świetne wyposażenie, potrafiła się tam natychmiast znaleźć. Pojawiły się wszystkie helikoptery, poleciało, to wszystko było skoordynowane i okazało się, czyli że mamy ochotniczy, to... Czyli Ochotnicza Straż Pożarna współpracuje z Państwową Strażą Pożarną? I no tak, to jest jeden system. Ja wielokrotnie podkreślam, że Straż Pożarna Ochotnicza i Państwowa Straż Pożarna w Polsce jest to biało-czerwona drużyna. A dlaczego biało-czerwona drużyna? A to my już wiemy. Po kaskach, teraz nie. Dlatego ja to powtarzam i dlatego... Tak. To powiedzmy to, że tak. Jedni mają białe. Kto ma białe? Ochotnicy mają hełmy koloru białego, a Państwowa Straż Pożarna hełmy koloru czerwonego. Dlatego mówię o biało-czerwonej drużynie, bo w momencie, gdzie dochodzi do zdarzenia i przyjeżdża ratownik z Państwowej Straży Pożarnej, czy też ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej, no to obywatel nie mówi, to ja nie chcę, żebyś ty mi udzielał pomocy. On chce, żeby ta pomoc została udzielona skutecznie, w jak najkrótszym czasie i żeby wszystko dobrze się skończyło. A nasi ratownicy to gwarantują. Za chwilę wiadomości dla kierowców na naszej antenie, a my wrócimy po wiadomościach. Radio Strada. 18 minut po 15. Słuchają Państwo Radia Kraków, Radio Strada. Naszym gościem, przypominam, jest dzisiaj dyrektor Łukasz Smułka, gabinet ministra infrastruktury. Witam ponownie. Dzień dobry, witam. Rozmawiając dzisiaj o drogach i o kolei, bo zaczęło się wszystko od kolei, ale ogólnie rozmawiamy o podróżowaniu. Wakacje to taki naturalny czas, kiedy częściej o tym myślimy, bo częściej też podróżujemy, czy na weekend, czy na urlop, czy znajomi do nas przyjeżdżają. Tak czy owak z tymi podróżami mamy więcej do czynienia. Warto przypomnieć o tym, że mamy w Polsce znakomity system ratownictwa drogowego, o czym też nie wszyscy wiedzą, a to jest coś, czym też moglibyśmy zaskoczyć nie jeden kraj europejski i bez kompleksów pokazać, jak to u nas funkcjonuje. No właśnie ten system, krajowy system ratowniczo-gaśniczego, on się doskonale sprawdzi, bo poprzez ten system my jako państwo polskie mogliśmy wysłać naszych strażaków właśnie do Szwecji. I cały, może świat, ale Europa fascynuje się, że tam pojechali nasi strażacy z bardzo dobrym sprzętem, ale gdyby właśnie nie było tego systemu, pewnych rozwiązań, no to mielibyśmy kłopot, jak to zrobić. Dzięki temu systemowi udało się i nasze ratownictwo bardzo dobrze jest rozwinięte. Ale tutaj jeszcze wracając właśnie do informacji drogowych, obwodnica Krakowa, słyszeliśmy, że praktycznie stoi, ale już za kilka lat takich sytuacji nie będzie, bo kierowca będzie mógł wybrać alternatywną drogą, którą stroną jechać i ten ruch rozłoży się. W związku z tym, szanowni kierowcy, jeszcze kilka lat i będzie lepiej. Ja wiem, że to jest takie gadanie i każdy sobie pod nosem myśli swoje, natomiast proszę, prosimy jeszcze o wytrwałość. Bo to jest też takie myślenie, stoję w korku, to co to będzie za rok, dwa, trzy? No ale będą kolejne rozwiązania, które nam pomogą, więc też musimy o tym pamiętać, to też łatwiej trochę będzie w tym korku wytrzymać. Wracając jeszcze do tych służb ratowniczych i do Szwecji, dla Szwedów jednym z największych zaskoczeń było również to, że Polacy przyjechali w pełni przygotowani ze swoim jedzeniem, kuchniami, ze wszystkim. Nie potrzebowali od Szwedów niczego. Bo Straż Pożarna jest tak dokładnie przygotowana. Państwa Straż Pożarna i OSP ma środki transportowe w postaci samochodów, środki łączności w postaci radiostacji, infrastrukturę czy sprzęt logistyczny w postaci chociażby kuchni w swoich remizach, ale również są przygotowani właśnie na tego typu wyjazdy, namioty pneumatyczne. Także tutaj jest przykład na całą Europę, jak nasze służby są dobrze przygotowane. I to właśnie to, na co zwracano uwagę, to w mediach się też pojawiało w Europie, że Polacy przyjechali samowystarczalni, niczego od Szwedów nie chcieli, elegancko się zachowali, zrobili co do nich należy na poziomie najwyższym, jaki jest możliwy, świetnie wyposażeni. To budziło zazdrość. Mało tego, nawet podobno w niemieckiej telewizji pojawił się materiał, informacja o tym, że Niemcy też pojechali ratować Szwecję, ale obrazki były z polskimi strażakami. Jakoś tak
odebrali naszych. Ale zwróćcie to dobrze świadczy, czerwony. Dobrze jak... świadczy o naszych. Tak. Tak, to nie dało się, bo było po polsku straż rzec z kropką, po niemiecku takiej literki nie ma, więc to ewidentnie było pokazanie, bo chcieli pokazać, że dobrze wyposażeni, no i trochę nie wyszło. Ale zobaczcie, jak szybko nasi potrafili to zrobić. Natychmiast za chwilę zameldowali się w porcie, załadowali się na prom i już byli w Szwecji. I teraz jeszcze jedna rzecz, że ci, którzy pojechali, nie osłabili polskiego systemu, bo to nie było tak, że myśmy wysłali wszystkich i teraz ojej, a jak się u nas coś wydarzy, to co zrobimy? Nie. To wszystko było przeliczone, sprawdzone, wiadomo było, ile może pojechać grup, żeby polski system dalej funkcjonował. Funkcjonuje, znaczy funkcjonował i funkcjonuje bez zarzutów. Mhm. Jeżeli chodzi o ilość, to w Polsce mamy ponad 30 tysięcy strażaków Państwowej Straży Pożarnej i ponad 700 tysięcy strażaków ochotników. 700? Tak, czyli łącznie można powiedzieć, że jest ponad 700 tysięcy strażaków, którzy ratują. Oczywiście nie wszyscy druhowie ochotnicy są przygotowani i mają odpowiednie kursy do udzielania pomocy, ale w większości ich właśnie mają, kształcą się, poszerzają sobie wiedzę po to, żeby móc świadczyć tą usługę ratowniczą w razie potrzeby. Tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której trzeba przypomnieć wakacje. Korytarz ratunkowy. To jest coś, co nie ma jeszcze odzwierciedlenia w polskich przepisach. Myślę, że to się musi znaleźć. Chodzi o to, jak ten korytarz zrobić. My zachęcamy do tego, żeby robić to tak, jak robi się w Europie. Marek to mówi, że to jest jak prawa ręka. Prawa ręka. Prawej tak. ręki, kciuk to jest ten samochód, który zjeżdża na lewo. A wszystkie pozostałe skręcają na prawo. Jeśli mamy więcej niż jeden pas, no to ustalamy, że, tak. że czy mamy na przykład trzy pasy, dwa pasy zjeżdżają do prawej, jeden do lewej, środkiem zostawiamy więcej miejsca. Tak, myślę, że w naszym kraju ten korytarz życia jest popularny, ale z czasem będzie jeszcze bardziej popularniejszy. Mhm. Jak wspomnimy 2-3 lata wstecz, no to nikt o tym nie wiedział w ogóle nawet, co to jest ten korytarz życia. Natomiast też zawsze w takich sytuacjach trzeba postawić się w miejscu kierowcy radiowozu, czy karetki, czy też samochodu strażackiego. Ogromnego, ciężkiego. Dużego samochodu tak. strażackiego. Bardzo ciężko w takim newralgicznym punkcie, gdzie liczy się czas dojazdu na miejsce zdarzenia. Złote sekundy niemalże, a tutaj jest kłopot. To jest też taka uwaga, żeby pamiętać, że jeżeli już zrobimy ten korytarz życia, to nie wysiadamy z auta, nie odchodzimy, nie spacerujemy nim, nie zawracamy nim, bo to się też zdarza, ale to już nie chcę tego komentować, tak, bo to jest tak absurdalne zachowanie, że kompletnie nie do pojęcia. Ale pamiętajmy, żeby ten korytarz utrzymywać przez cały czas, dopóki akcja nie zostanie zakończona. To też jest postęp, bo parę lat temu pamiętam, jak był jakiś wypadek, to oczywiście zaraz grupa takich, co im się bardzo spieszyło, bo wtedy nie było korytarza życia, tylko się jeździło pasem awaryjnym tak zwanym, tak? I tam próbowali przejechać, żeby się przedostać jak najszybciej. I pamiętam, jak pojechałem do Chorwacji kilkanaście lat temu i na autostradzie był właśnie wypadek i na tym pasie awaryjnym Polacy. Tylko polskie rejestracje. I Polacy tam dojeżdżali, na końcu stał pan policjant z motocyklem i solił mandaty konkretne bardzo, bo w Chorwacji byli bezlitośni za takie rzeczy. Dziś już takich rzeczy na szczęście jest coraz mniej. Zdarzają się dziś pewnie, już takich rzeczy nie ma, ale, ale możemy zaobserwować inne rzeczy w momencie sytuacji kryzysowych, a mianowicie nagrywanie krótkich filmików z miejsca zdarzenia. Że wielokrotnie jest tak, że są osoby poszkodowane i teoretycznie wszyscy mają telefony w ręku, ale nie po to, żeby dzwonić na służby o pomoc, tylko żeby sobie nagrać krótki filmik i pochwalić się swoim znajomym, co ja to też widziałem. Natomiast to jest duży błąd. Że też, co mnie niepokoi, to, że niektóre stacje telewizyjne aż proszą się o to, żeby materiały z tego wypadku, jak najszybciej dostaliśmy na kontakt i okazuje się, że wypadek, tak jak było ostatnio, wypadek miał korek był 2 kilometry, natomiast w przeciwną stronę 8 kilometrów, bo wszyscy nagrywali. Tam, gdzie był wypadek, korek był mniejszy, tak. A tam, gdzie go nie było, był większy, bo każdy musiał udokumentować, że tam był. To jest też podejście mediów do tego, po co my mówimy o wypadkach. My nie mówimy o wypadkach po to, żeby się napawać, żeby budzić sensacje, żeby zobaczcie, co się wydarzyło. My nie jesteśmy przekupkami na straganie. My mamy zadanie. Nasze zadanie polega na tym, żeby pomóc ludziom przez to przetrwać. Albo to ominąć, objechać, zaproponować objazd. To jest nasza robota, a nie tak, pokazywanie. Tak, ale myślę, że to nie jest robota, to jest bardziej misja państwa tutaj dziennikarzy, rozgłośni radiowych, żeby informować oczywiście o wypadkach i utrudnieniach, ale również edukować. I obecnie myślę, że wszyscy mówią o tej edukacji, o ilości wypadków, o tym, żeby tych wypadków było coraz mniej, o tym, żeby niechronieni uczestnicy ruchu drogowego chociażby nosili odblaski, zachowywali się odpowiedzialnie na drodze i przewidywalnie, bo to też chociażby nieprzewidywalny ruch pieszego czy rowerzysty na drodze powoduje też nieprzewidywalny ruch
kierowcy, który... Czyli czytelność zachowań. Jeżeli chcemy zmienić pas, to sygnalizujemy. Jeżeli chcemy skręcić, to dajemy, jeśli jesteśmy rowerzystą, ręką ten znak. Niewielu rowerzystów to ciągle robi. To jest też takie dla mnie zaskoczenie, że jakoś tak nie myślą. Tak, oczywiście musimy też wspomnieć, że poprzez dobre promowanie bezpieczeństwa liczba wypadków w 2016 roku była 3026 osób śmiertelnych na drogach, a już w 2017 roku spadła o 196, było to 2831. Miejmy nadzieję, że 2018 będzie jeszcze lepiej, ale to tak naprawdę każdy z nas musi zdawać sobie sprawę, że od niego zależy, jaka ta statystyka będzie. To teraz chwila przerwy, no i wrócimy po skrócie wiadomości. Sponsorami programu Zapnij Pasy są Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, Instytucja Województwa Małopolskiego i Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przypominam, dzisiaj naszym gościem w Radiostradzie jest dyrektor Łukasz Smułka, Ministerstwo Infrastruktury. Witamy ponownie. No i dołączył do nas Marek Dworak, gospodarz tej części programu. Dzień dobry. Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. Witamy. To ja pozwolę sobie kontynuować to, co był uprzejmy powiedzieć pan dyrektor, mianowicie edukacja, edukacyjna rola radia, no i taka tutaj też moja rola. Powiem coś niepopularnego, ale bezwzględnie koniecznego. Jeździmy za szybko. Cały czas jeździmy za szybko. Prędkość zabija. Nam nie wystarczy 70 czy 80 w mieście, bo podnieśliśmy prędkość na niektórych ciągach do 70-80. Widzę to, jak samochody, ja wykorzystuję te możliwości, jeszcze tam troszkę na błąd licznika dodaję i widzę, jak te samochody koło mnie przelatują. Lepsze, gorsze, 100, 110. Taka pogoda jak dzisiaj? Powstania Warszawskiego, Wielicka, Kamińskiego. Tylko, żeby nie było korka, troszkę te korki zmalały, no bo jednak dużo ludzi wyjechało z Krakowa. No to pedał w podłodze. Mm-hmm. Bora Komorowskiego to Bora też jest Komorowskiego. Taka... Mm-hmm. I tak dalej, i tak dalej. A prędkość zabija, przypominam to po raz kolejny, nawet jeżeli ta prędkość nie będzie sprawczą przyczyną zdarzenia, to prędkość, przy której dojdzie do zdarzenia drogowego, spowoduje, że albo będą to tylko ofiary w postaci kalectwa rannych, albo będą to ofiary śmiertelne. W pewnych momentach, w pewnych sytuacjach właściwie przyjmuje się o 60 km na godzinę. Jeżeli dojdzie przy takiej prędkości do zdarzenia, to już żadne elementy samochodu nam nie pomogą. Ani biernego, ani czynnego bezpieczeństwa. Bo po prostu urywają nam się organy wewnętrzne. Warto o tym pamiętać. I na to nie ma lekarstwa. To jest po prostu jedna zasada. Jeżeli tak się stanie, zginiemy i koniec, kropka. Dokładnie. Przy okazji powiem, że od 1 lipca bieżącego roku we Francji ograniczono prędkość do 80 km na godzinę, u nas 90, w niektórych krajach 100 na godzinę, poza obszarem zabudowanym, przy czym we Francji jest to na drogach, na których nie ma rozdzielonego ruchu pomiędzy jednym kierunkiem a drugim, czyli na takich normalnych dwukierunkowych drogach, jakich w Polsce mnóstwo, we Francji było 40%, na tych 40% dróg, mimo pewnych sprzeciwów, administracyjnie w ustawie prawo ruchu drogowym ograniczono tę prędkość do 80 km na godzinę. W Londynie kolejna wiadomość ze świata, sprawdzona, pewna, to nie są jakieś tam plotki, to są wiadomości, które rzeczywiście są prawdziwe fakty, które rzeczywiście zaistniały. W Londynie poważnie rozważa się i są podobno w przededniu wprowadzenia prędkości 30 km na godzinę, 20 mil, to mniej więcej 30 km na godzinę na obszarze Londynu. Oczywiście będą wyjątki, podniesienie znakami, ale generalnie prędkość będzie 30 na godzinę. Da się? Da się. Musimy się do tego mentalnie też przyzwyczaić. Była taka akcja, że prędkość w mieście to obciach, tak mówiąc po młodzieżowemu. No trochę tak. Przecież miasto to organizm, w którym poruszają się piesi i chcą spokojnie móc przejść z jednej strony ulicy na drugiej, w którym jeżdżą rowerzyści, jest ich coraz więcej. O rowerzystach też będzie, bo narazili mi się po raz kolejny. I w których naprawdę nie musimy pędzić. Oczywiście są ciągi, są czasem autostrady takie średnicowe i tam tak, natomiast generalnie w mieście, no to 50 to już jest dość dużo na niektórych ciągach. To my się już też powoli przyzwyczajamy, że wiele mamy tych ciągów z tak zwanym tempem 30. Chciałbym, żebyśmy przyjęli to jako zasadę, że te maksymalne dopuszczalne prędkości, które są na pewnych ciągach 70-80, to już naprawdę nie można więcej. No jeszcze na błąd licznika niech będzie 85,
na liczniku. 75, tam gdzie 70 i tak dalej, ale nie więcej. Jadę lewym pasem, ulica Wielicka. Tam proponowano notabene zrobić 80, jest 70. Da się jechać te 75, znaczy dałoby się, gdyby nie to, że na zderzaku mam samochód popędzający mnie. No dobra, mimo że właśnie nie widzę powodu. Za chwileczkę jest to włączenie z autostrady i chcę ustąpić możliwości wjazdu na prawy pas. No nic, jeżdżam na prawy pas. Za chwileczkę próbuję się wydostać na lewy. Nie da się, bo oni pędzą 120. Zaczynam się źle czuć, jadąc lewym pasem z prędkością dozwoloną, tą podniesioną już, bo przepędzają mnie inni, którzy chcą jechać szybciej. Traktują cię jak zawali drogę. Tak. Dokładnie. Notabene doganiam się na najbliższych światłach. Nic to nie dało, natomiast spotęgowało niebezpieczeństwo. Szanowni kierowcy, to takie gwałtowne zmiany z pasa na pas. To może nie są tak groźne jak na autostradzie, o której ostatnio w programie telewizyjnym mówiłem. Czekam na reakcję. Ale przy prędkości 80 na godzinę już też są groźne. I tracimy panowanie nad kierownicą. Uderzamy w bariery, uderzamy w inne samochody. Tych wypadków jest ciągle mnóstwo. Ten rok nie wygląda dobrze. Powiedziałbym, wygląda źle. I to od nas, kierowców, zależy to bezpieczeństwo, którego nie przestrzegamy, nie myślimy o nim, nie uważamy, nie stosujemy przepisów. Naprawdę nie jest dobrze. A co do rowerzystów? Tutaj nie mam zegara, także nie umiem sobie tak ładnie tego rozplanować. Jakieś 4 minuty jeszcze. 4 minuty. No to 4 minuty będzie o rowerzystach. Zacznę od tego, że dzisiaj wychodząc z bramy, mieszkam przy Alejach Słowackiego, wnuk, wszyscy są nauczeni, że jak wychodzi, to ma najpierw stać na takim podejście i dokładnie się rozglądać, bo może jechać rowerzysta, pędzić i to jedzie jeszcze koło kamienicy, gdyby jechał przy krawędzi. Notabene w ogóle teraz na alejach nie wolno im jeździć po chodniku. Nie popieram tego, no ale nie wolno. No dobrze, jak jedzie grzecznie, to nie mam żadnych zastrzeżeń, chociaż no, moglibyśmy o organizacji ruchu na alejach mówić długo, więc to nie w tym rzecz. Przejechał z prędkością 30 na godzinę po chodniku. No dobrze, uważam i nie spuściłem tej nogi. Gdybym ją spuścił, no to dostałbym w kolano. Pozwoliłem sobie zwrócić uwagę mu, no to nie zachował się ładnie. Aczkolwiek jechał szybko, więc tylko odburknął mi w bardzo przykry sposób. W ogóle ta jazda po chodnikach, przypominam jeszcze raz, kiedy dozwolona dla rowerzystów, wyjątkowo dozwolona. W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych, gradobicie ulewny, nawalny deszcz, mgła, śliskość, śnieg. Tylko wtedy. I dodatkowo, jeśli konwojujemy dziecko w wieku do lat 10 i jeśli prędkość na jezdni jest podniesiona powyżej 50 na godzinę, a szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 2 metry. Tylko pod tym warunkiem. Wielu rowerzystów lekceważy kompletnie te wymogi. Ale jakby jechali powoli. Jakby jechali grzecznie. Jakby jechali z daleka od kamienicy, bo trzeba jakoś wyjść z tej kamienicy. Piesek często wychodzi najpierw, prawda, ciągnie smycz, bo mu się chce. Siusiu. No to może by nie było tego niebezpieczeństwa. Piszą do mnie, ciągle mam te maile, nie chciało mi się ich przynosić, mam już 3 czy 4. Dlaczego ja nie mogę spokojnie chodzić po chodniku w Krakowie? No bo rowerzystom się spieszy. Ciągle się spieszymy. Kierowcy się spieszą, rowerzyści się spieszą, czasem piesi się spieszą, przebiegają do tramwaju, tak by nie mogli spokojnie wsiąść do następnego. Powtarzam raz jeszcze. Wyniki bezpieczeństwa w tym roku są złe. Możemy jeszcze je naprawić, ale musimy się wszyscy zmobilizować i naprawdę pamiętać o tym, że możemy komuś wyrządzić poważną krzywdę, że możemy cierpieć my, nasi bliscy, inni do końca życia, cierpieć fizycznie, cierpieć moralnie. Weźmy to pod uwagę. Nic dodać, nic ująć. Marek Dworak, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. Dziękuję bardzo. Radio Strada. 12 minut do... Nie, no chyba coś przesadziłem. Dobrze, no powiedzmy. Do godziny 16:00 Radio Strada. Piątkowe wydanie. Przypominam, naszym gościem jest dzisiaj dyrektor Łukasz Smułka. Dzień dobry. Gabinet ministra infrastruktury. Dużo dzisiaj było o bezpieczeństwie. Prawie całe 2 godziny o tym dzisiaj rozmawiamy. Zaczęliśmy od kolei. Potem były drogi, korytarze ratunkowe, służby ratownicze. Bo tak jak to jest naprawdę... Bezpieczeństwo to jest taki jeden duży łańcuch. Mhm. I to bezpieczeństwo jest tak silne, jak najsłabsze ogniwo tego łańcucha jest silne. Także tak, to się wszystko odniosło też trochę do tego, o czym mówił dzisiaj Marek Dworak, że w mieście te rowery na chodnikach, że ten ruch jest za duży. To, co robi ale kolej... Ale świadomość rośnie. No, nie tak dawno miałem okazję rozmawiać z panią, która jeździ rowerem.
No i pytam się, jak pani dba o swoje bezpieczeństwo? I ona mi pokazuje. Ma tutaj oświetlenie z przodu, z tyłu, jakieś odblaski i mówi, kierowcy mnie widzą. A wcześniej jechałam o zmroku. No czasami trąbili, czasami było niebezpiecznie. Od momentu zamontowania dobrych odblasków, dobrych światełek, mówi, że czuje się na drodze bezpieczna, bezpieczniejsza. Akcje edukacyjne organizowane przez Straż Pożarną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego powodują, że poziom bezpieczeństwa wzrasta. Pan Marek wspominał odnośnie prędkości. Oczywiście no, kwestia prędkości, zapinanie pasów i to, że nie doszło właśnie w Tenczynie do tak dużej tragedii, jak było pokazane na obrazku, to było spowodowane tym, że był bardzo racjonalny kierowca oraz opiekun tych dzieci, który kazał zapiąć wszystkim dzieciom pasy. O tym się nie mówi, ale dzieci w autokarach miały zapięte pasy. Dlatego też tak się stało, że one nie powypadały z tych okien. Bo oczywiście prawo fizyki mówi wprost, jeżeli dochodzi do wypadku, to człowiek waży nie 100 kg, tylko to idzie w tony. To też zależy się od prędkości. Zwykły telefon komórkowy nie waży kilkaset gramów, tylko on waży już też setki kilogramów i właśnie on może zabić. Laptop, tablet, to wszystko są rzeczy, które już idą w setki kilogramów, a nawet i w tony. Także tutaj jest to bardzo ważne. Zaczyna się akcja właśnie przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jestem świadomy, jestem bezpieczny. To jest cykl spotkań w całej Polsce. My będziemy o tym państwu jeszcze niejednokrotnie opowiadać. Zresztą Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady, niedawno... Tak, o tym nie było okazji powiedzieć, albo zostawimy sobie na końcu, ale myślę, że jeszcze z tym tematem wrócimy. Oczywiście ta akcja jest promowana przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ale również pana przewodniczącego Krajowej Rady, ministra infrastruktury, pana Andrzeja Adamczyka. I ta akcja jest ukierunkowana właśnie do osób starszych, które, no, myślę, że one mają świadomość, ale trzeba jeszcze bardziej ich doszkolić, żeby być bezpiecznym na drodze. W drugiej połowie września takie spotkania będą w Nowym Sączu i w Krakowie. My będziemy temu towarzyszyć i będziemy państwu to relacjonować. To już nie jest pierwszy raz, bo przecież od kilku lat prowadzone są takie akcje. Było wcześniej, mieliśmy te spotkania seniorowe, rowe weekendy, gdzie zachęcaliśmy starszych rowerzystów do tego, żeby jeździli bezpieczniej na lepszym sprzęcie, że tak powiem, czyli oświetlonych rowerach, to co pan powiedział, z odblaskami. Bo my, mówiąc o rowerzystach, bardzo często mamy na myśli tych młodych ludzi, którzy jeżdżą w Krakowie na świetnych rowerach, dobrze ubrani, przygotowani, w kaskach, ale to jest tylko jakiś mały fragmencik tego, co naprawdę się dzieje na drogach w Polsce, czy w Małopolsce, bo tych rowerzystów jest znacznie więcej właśnie poza Krakowem, na drogach bez oświetlenia, bez poboczy, nieoświetlonych, tak, dokładnie, rowerach. Tak, natomiast tych nieoświetlonych oczywiście jest coraz mniej, natomiast właśnie poprzez akcję edukacyjną i tak jak ja wspomniałem, że radia nagłośnie pełnią misję, to właśnie dzięki o tym temacie, że on jest poruszany, obecny w mediach, no to każdy, kto ma rower, no to sobie sprawdzi, kurczę, czy ja to mam dobrze przygotowany rower, czy dobrze oświetlony. No i z roku na rok jest lepiej. Przykład był zresztą w Kluczach, to było chyba 2 lata temu, jeśli dobrze pamiętam, tak. Klucze należały do... Tak, ale to wtedy właśnie Klucze, dlatego, że tam właśnie było najwięcej osób śmiertelnych w całym kraju. To nie bez przyczyny Klucze się pojawiły, że Małopolska i akurat myśmy wybrali Klucze. Statystyka powiedziała jasno, w Kluczach zginęło tyle osób, że to naprawdę wywołało o zgrozę. Ale już następnego roku właśnie ta sytuacja, akcja seniorowy weekend spowodował, że tych osób śmiertelnych już było bardzo mało. Czyli widać efekty. My będziemy o tym dlatego właśnie państwa informować, przypominać i zachęcać do udziału, żeby poprawić to bezpieczeństwo i żeby też pamiętać o osobach starszych, że one nie zawsze są chętne do słuchania, bo jeśli ktoś 40 lat jeździ rowerem tą samą drogą i nigdy nic się nie wydarzyło, to uważa, że to już tak będzie zawsze. Ale tak, biorąc pod uwagę wzrost ruchu i prędkość samochodów, to podobnie jak są wypadki, że każdy z nas mówi, że jest najlepszym kierowcą i że jego to nie dotyczy. Tak naprawdę nie wiadomo, w którym momencie może dojść do nieszczęścia. Ale rozmawialiśmy również o młodzieży, o tym, że młodzież powinna zadbać o dziadków swoich, o tych starszych. Iść może jemu naprawić ten rower. Sytuacja dorosłych poprzez dzieci jest bardzo dobrym przykładem. Ja pracując wcześniej w Zarządzie Wojewódzkim Ochotniczych Straży Pożarnych, wprowadziliśmy wspólnie z dyrektorem taki projekt pod nazwą Jestem mało, wiem więcej. I dzieci w szkole podstawowej uczyły osoby dorosłe, jak wezwać policję, pogotowie, straż pożarną, jak udzielić pierwszej pomocy. I to się okazało, że osobom dorosłym było wstyd przed dzieckiem powiedzieć, że czegoś nie wiedzą.
a teraz dzieci są coraz bardziej świadome i uczą dorosłych. W związku z tym łączenie pokoleń jakby ma sens. Panie dyrektorze, jeszcze mieliśmy kogoś pozdrowić, tak? Bo program dobiega końca, to jeszcze pamiętajmy. Tak, mieliśmy pozdrowić koledzy z OSP Wola Batorska. Bardzo dobra jednostka i w dniu jutrzejszym ma jubileusz, 120-lecie istnienia jednostki i poprzez moją osobę pozdrawiają mieszkańców województwa małopolskiego. Jednocześnie zapraszają na jutrzejszą uroczystość o godzinie 15:00. 120 lat to już jakby w roku, w setną rocznicę odzyskania niepodległości, jest to jakby już bardzo ważny jubileusz dla tej małej miejscowości i dla jednostki, która również dba o bezpieczeństwo swoich mieszkańców, ale również promuje ochronę przeciwpożarową, bezpieczeństwo na drodze. Serdecznie ich pozdrawiamy. 200 lat trzeba śpiewać, tak żeby gdyby ale państwo również, pojechali, to nie 100 lat. Ale również, panie dyrektorze, musimy pozdrowić i poprosić o wyrozumiałość naszych kierowców, którzy stoją dzisiaj w korku na obwodnicy. Słyszeliśmy o zdarzeniu w kierunku Krakowa. Szanowni kierowcy, prosimy o wyrozumiałość. Jeszcze trochę będzie lepiej. Jak się zamknie obwodnica wokół Krakowa, ruch na pewno się rozłoży, tak jak już to dzisiaj mówiliśmy. Tak jest. Bardzo państwu dziękujemy. Dziękujemy naszemu gościowi, dyrektor Łukasz Smułka, gabinet ministra infrastruktury. Dziękujemy za to spotkanie i za informacje, które dzisiaj mogliśmy państwu przekazać za pana pośrednictwem. Program zrealizował Wojciech Zawada, a za uwagę dziękują Marek Handwerker i Marcin Koczyba. Radio Strada.